Panie premierze, nie boi się pan, że pan może kiedyś podzielić los? Pan pracował w Rybnicy Blachowym, on teraz pracuje. Nie boję się. 17 lat temu afera gruntowa stała się gorącym tematem wśród opinii publicznej. To wówczas w jej wyniku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani przez sądy. Ta kontrowersyjna sprawa przyczyniła się m.in. również do upadku koalicji rządowej PiS, panie LPR premierze, co pan teraz będzie robił? Naprawdę walczymy w tej chwili o najważniejsze sprawy dla Polski. Prawda zawsze zwycięży. No to różnie bywa, ale... Wcześniej czy później. Oświadczam, że skazanie mnie za walkę z korupcją oraz podjęcie bezprawnych działań dotyczących pozbawienia mnie mandatu poselskiego traktuję jako akt zemsty politycznej. W związku z tym, jako więzień polityczny, od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy. W trakcie afery gruntowej za swoje działania operacyjne Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali uznani winnymi i skazani na 2-letnie kary więzienia. Taką decyzję podjął 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, działając jako instancja druga w tej kwestii. Decyzja sądu oznacza, że obaj politycy z Prawa i Sprawiedliwości mają teraz możliwość złożenia jedynie wniosku o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. Mimo to, zarówno Kamiński, jak i Wąsik uważają, że nie powinni ponosić konsekwencji, argumentując to tym, że zostali już wcześniej zwolnieni z odpowiedzialności przez akt łaski udzielony przez Andrzeja Dudę w 2015 roku. My jesteśmy nadal posłami, jesteśmy ludźmi wolnymi, niekaranymi. Inne zdanie na temat prawa łaski wystosowanego 8 lat temu ma Ewa Wrzosek z Krajowej Rady Prokuratorów. Te wszystkie słowa, które od roku 2015 wypowiadał, broniąc tego swojego aktu, który w żadnym razie nie może być traktowany jako ułaskawienie w sensie takim, jak stanowi konstytucja czy przepisy kodeksu postępowania karnego, to było, zresztą pan prezydent to bardzo, bym powiedziała, trafnie określił, uwolnienie wymiaru sprawiedliwości od rozpoznania tej sprawy. Natomiast no, oczywiście jest to rzecz, która no, nie ma żadnego przełożenia na obowiązujące procedury i przepisy. Nie można ułaskawić osoby, która nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu. Pan prezydent w tym momencie ma możliwość już zastosowania zgodnie z przepisami, zgodnie z konstytucją, takiego prawa łaski w sposób prawidłowy. Mamy do czynienia z fałszywymi etykietami. Coś, co nazywamy Sądem Najwyższym, niestety już nie jest tym Sądem Najwyższym. Wiadome jest jedno, wyroki sądów obowiązują, kodeksy obowiązują w takim brzmieniu, jakim one są. Interpretacja przepisów prawa też rządzi się określonymi zasadami. Organy państwa mogą działać wyłącznie na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa. I tutaj nie pozwólmy się jakby pędzić w taką narrację, że panowie Wąsik czy Kamiński są więźniami politycznymi. Nie są więźniami politycznymi, ale są to osoby, które w interesie partyjnym w roku 2007-2006 przekroczyły swoje uprawnienia tylko po to, żeby wykorzystać takie organy jak Centralne Biuro Antykorupcyjne no, w walce partyjnej. Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca. Skazani prawomocnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego. W tym czasie pod komisariatem przy Grenadierów, gdzie krótko przebywali skazani, dochodziło do niepokojów. Późnym wieczorem z ulicy Grenadierów na tzw. Kamczatkę przyjechał sam prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Goniec przyłapał prezesa, gdy próbował połączyć się z aresztem przez domofon. Panie premierze, co pan teraz będzie robił? Panie premierze? Uspokój się. Co udało się, panie premierze, osiągnąć teraz tutaj? Witam. Dziś rano Mariusz Kamiński stwierdził, że jest więźniem politycznym i w związku z tym rozpoczyna strajk głodowy. Rozpoczynam protest głodowy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik być może liczyli na ułaskawienie prezydenta Dudy, który zdaniem prawników dopiero po prawomocnym wyroku mogłoby być ważne. Nic takiego się jednak nie stało. O godzinie 11.30 prezydent powtórzył to, co mówił od lat 8, że kwestionowane przez prawników ułaskawienie jego zdaniem było podręcznikowe. Ułaskawienie, którego dokonałem, było potwierdzone następnie orzeczeniem Sądu Okręgowego i potem kolejno trzema orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, który uznał jego prawidłowość. Było, jak mówią dzisiaj, podręcznikowe, albowiem rzeczywiście ten model ułaskawienia był opisany w podręcznikach dla studentów wydziałów prawa. Dlatego cały czas, przez ostatnie miesiące, przez ostatnie tygodnie i ostatnie dni, stałem i stoję na stanowisku, że panowie ministrowie i współpracownicy zostali przez prezydenta Rzeczypospolitej ułaskawieni w 2015 roku całkowicie zgodnie z konstytucją, że ułaskawienie to jest w mocy, skuteczne, a tym samym, że panowie ministrowie, dziś posłowie wybrani w ostatnich wyborach parlamentarnych, posiadają swoje mandaty i jakiekolwiek próby pozbawienia ich tych mandatów w istocie są nielegalne. Stałem na tym stanowisku i stoję na tym stanowisku. Nic się tutaj nie zmienia. Wiceszefowa resortu sprawiedliwości nie zgadza się z interpretacją prezydenta. Prezydent nie miał prawa ułaskawić osób, które nie zostały prawomocnie skazane. To jest jasne, to wynika z konstytucji, wynika z prawa, również potwierdził to Sąd Najwyższy. Pan prezydent może skorzystać z prawa łaski w tej chwili, kiedy mamy prawomocny wyrok, czyli po 20 grudnia ubiegłego roku. Tymczasem zwolennicy byłego kierownictwa CBA, osadzonego na Kamczatce, zorganizowało zbiórkę pieniężną na stronie zrzutka.pl. 14 godzin po osadzeniu skazanych, na wsparcie rodzin Wąsika i Kamińskiego, dokonano jednej wpłaty na kwotę złotówki. Przypomina się, że syn Mariusza Kamińskiego od 5 lat ma posadę w Banku Światowym, gdzie dołączył do niego Jacek Kurski. Pobory młodszego syna w Ameryce mają wynosić około 500 000 złotych rocznie.